U zbiegu ulic 12 Marca oraz Krajowej Szóstki od kilku dni widnieje kolejny element szlaku nut kaszubskich. Kamienna kolumna przedstawia postać kobiety i mężczyzny w kaszubskich strojach i kierunek, w którym należy się udać, aby zwiedzić szlak. To 15 postument, który informować ma wjeżdżających do Wejherowa, gdzie znajdują się charakterystyczne dla naszego regionu kaszubskie nuty. Szlak nut kaszubskich to postumenty ustawione tak, aby tworzyły trasę wiodącą pośród najpopularniejszych atrakcji turystycznych. Podążając za kolejnymi elementami piosenki, turyści, ale także mieszkańcy odkryją nie tylko całą kaszubską Wiliczankę, ale też poznają miasto i jego historię. Autorami postumentu są Artur Wyszecki i Tomasz Morek. Początek szlaku wyznaczony został przy wjeździe do Wejherowa przy ulicy 12 Marca. Postumenty wiodą ku tradycji, na przykład znajdują się w okolicy parku, przy klasztorze, w okolicach rzeki Cedron, ale także ukazują nowoczesne aspekty miasta, jak na przykład Filharmonia Kaszubska. Ogromne zainteresowanie budzi rzeźba Kaszuby siedzącego na ławce, która została zainstalowana jako ostatni, 15 drogowskaz szlaku. Obok postaci umieszczony został kamień z wygrawerowanym całym alfabetem, a także przycisk, który po wciśnięciu uruchamia nagranie z wykonaniem całej Wiliczanki,